Siema, siema, witam byków. Co tam u was słychać? Nowy sezon, aktualizacja 11.3, lista zmian przed nami. Zapraszam do wspólnego przeglądu. Co tam ciekawego przyszykowali dla nas Redzi na nadchodzący sezon? Liczymy na jakieś reworki, na jakieś buffy ciekawe, może na odświeżenie jakichś starych archetypów. Sprawdźmy. No, cześć wszystkim, a tutaj taki wstęp. Już tylko miesiąc dzieli nas od pierwszej puli nowych kart zaplanowanych na 2023. Dobra, fajnie, ekstra. Czyli za miesiąc będzie gruby patch. Super. Na razie przechodzimy do was z listą zmian aktualizacji 1.3, która skupia się na trybie draftu i bandytach takich jak Gaskon. Okej, okay, kudemo, Gaskon. Zmiany. Tryb draftu. Aktualizacja Gwentfinity. Wprowadziliśmy kilka kluczowych zmian, dzięki którym draft stanie się bardziej wyrazistym i permanentnie aktualnym trybem. Proces draftu uległ zmianie po wybraniu zdolności przywódcy. Gracze 8 razy dobierają paczki 3 kart, a następnie wybierają swój fortel. Gracze otrzymują możliwość dodania, a następnie usunięcia jednej paczki po każdym meczu. A, paczki nie są już tworzone ręcznie, a generowane losowo z puli kart, które gracz może posiadać. Każdy pakiet jest przypisany do którejś z frakcji, a jego całkowity koszt werbunku wynosi od 20 do 26. Czas trwania tur zmniejszony z dotychczasowych 60 sekund do 25. To będzie szybki tryb, fajnie, to może się przez to przyjemniej grać. Będzie większa presja czasu, żeby szybciej karty zagrywać. No ale przez to, że będą szybsze te rozgrywki, może to po prostu być przyjemniejsze, nie? Do grania. Dobra, no zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ciekawie się to zapowiada. Znaczy wiadomo, że draft, wszyscy tęsknią za areną. No ale jak się nie ma, co się lubi, sprawdzimy sobie też tego drafta. Może nawet jakiś odcinek machnę, może mi się to spodoba, jak to będzie teraz takie szybsze. No fajnie by było, nie? Też sobie coś czasem pograć innego niż gierki rankingowe. No chyba, że gierki z widzami. Gierki z widzami też są fajne. Wspominam o tym, bo oczywiście w ten weekend nie było streama przedłużonego, bo była gromda. Moja ulubiona gala walk na gołe pięści. Także nie robiłem przedłużonego, przedłużany będzie teraz w sobotę. Zapraszam was serdecznie. Celem tych zmian jest zrobienie z draftu bardziej zróżnicowanego środowiska oraz uaktualnienie tego trybu na przyszłość w kontekście Gwentfinity. Zmiana czasu trwania tur ma również na celu przyspieszenie rozgrywek, co będzie odróżniać draft od standardowych meczów. Nie, może to będzie fajna odskocie, jak to będzie faktycznie szybsze. A Gwentfinity, jak ktoś nie wie, co to jest, no to jest ich taki projekt, gdzie jak przestaną wspierać Gwinta już za rok, tam od przyszłego roku, to żeby dalej on sobie żył swoim życiem. No i to jest pierwsze tutaj to pokłosie, tak, ten draft wprowadzony w taki tryb. No zobaczymy, jak się przyjmie. Angulem, koszt werbunku zmieniono z 10 na 11, zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Utwórz i zagraj artefakt z wrogiej talii startowej. Jeśli w talii startowej twojego przeciwnika nie ma artefaktu, zamiast tego wzmocnij tę kartę o 6. No dobra, nie? Angulemy ma chyba 3 siły. Angulemy ma 3 siły. No. Nie wiem, czy było trzeba tą prowizję podnosić, nie? Bo tak to wyjdzie, jeśli nie będzie miał artefaktu typek, no to będzie 9 punktów za 10. No lepsze to niż... Za 11, przepraszam. Lepsze to niż 3 za 10. No chyba, że Angulem teraz będzie mocna, nie? Przez jakieś inne tam zmiany. No ale dobra, no spoko, że coś takiego robią. Wolna kompania. Pancerz zmieniono z 1 na 0. Koszt werbunku z 8 na 10. Zdolność zmieniono na rozkaz. Wybierz sojuszniczą jednostkę z więzią, a następnie zagraj jej kopię z góry swojej talii. Odnowienie 3. Aha. No dobra. Dziwny rework, nie? Znaczy sporo mamy kart z więzią niezłych. Wolna kompania. Kurde, fajne. Wolna kompania fajnie grała w elfach, nie? Swego czasu bandyckie elfy. Był taki deck. No to już nie będą takim drugim Isengrimem. No teraz jest... Co? Wybierz sojuszniczą jednostkę z więzią, a następnie zagraj kopię z góry. Odnowienie 3. No dobra, nie? To zawsze będziemy mogli po prostu... To jest jeszcze na rozkazie. Mogliby mu to rozmieszczenie dać od razu, nie? Więc trzeba będzie poczekać turę, a co jak jej coś zrobią, zablokują. To będzie 6 za 10. To będzie kiepsko. No ale zagrywanie jednostki z więzią, no wydaje się chyba spoko. Tylko najpierw musimy już sobie przygotować jednostkę z więzią. Pokaż, jakie są w ogóle jednostki z więzią. Więź.
Kto? To nie jest więź. Rębacze Screamfield, no nie. Okej, okay. Rębacze Screamfield mają więź, niestety. Dzika więź, to chyba nie o to chodzi. Niedyskretne kokoty mają więź, to nie, byli grań, nie były grane już dawno. Przewodnik karawany ma więź. Biedna piechota ma więź. Bystry handlarz. Harpia jalapeno. Okej. Okay. No dobra, najmocniejsza więź wydaje mi się, że występuje u mówców klanu Kruka. Niezła jest też u medytujących magików, to wiadomo, ale to tylko pod... No. Pod deczek ze szmatogłowcami. Ja lubiłem więź u mówców klanu Kruka w dekach z alchemią. Naprawdę, jak się rozstawiło z kilkoma mówcami, to no, niezłe silniki. A, pachołek porąbańców ma niezłą więź. Mogą, jak masz dwóch pachołków, to z każdej zbrodni można cztery obrażenia wyciskać. To jest niezłe. No dobra, nie? Gascon. Siłę zmieniono z 1 na 2. Zdolność zmieniono na... Gdy ta karta znajduje się w ręce, talii lub na polu bitwy, ilekroć zagrywasz w danej rozgrywce drugą kopię jednostki z więzią, wzmocni tę kartę o 3. Wow, czyli to taki regis, tak? Znaczy no, to podobna mechanika, czy ta strażniczka jeziora, w sensie, że buffuje się, nie będąc, po prostu będąc na ręce lub w talii, nie? Poprzez jakieś inne akcje, w tym wypadku poprzez zagrywanie w danej rozgrywce drugiej kopii jednostki z więzią. A ile ma prowizji w ogóle? Gaską. No to trzeba by jakiś dek pod więź robić. Ciekawe. Gaską, 8 prowizji. Czyli zaczyna od drugiej siły. Jednostki z więzią. No to ile tych jednostek z więzią? To trzeba by zagrać tych jednostek z więzią i to drugiej kopii. I to drugiej kopii, no kilka, nie? Żeby ten za te 8 prowizji fajnie jakby robił, nie wiem, parnaście punktów co najmniej. Zaczyna od siły drugiej. Okej. Okay. Kulawy Gerwin, siłę z 3 na 5. Pancerz zmieniono na 0 na 1. Koszt werbunku z 7 na 9. Zdolność zmieniono na... Za każdym razem, gdy zagrywasz kolejną jednostkę, zadaj 1 punkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom o identycznym koszcie werbunku. No to strasznie losowo, nie? Nie wiemy, o jakim koszcie werbunku rywal będzie grał karty. Najpopularniejsze to chyba ostatnio są jakieś piątki. Ewentualnie wiadomo, że w każdym deku praktycznie jakieś czwórki istnieją, no ale... Ktoś by powiedział, że na jakiś swarm by było niezłe. Na swarm, na przykład tych trutni. Ale ciężko będzie zagrywać karty o koszcie werbunku 0, nie? Bo tyle ma truteń, żeby bić je wszystkie. Pokaż, co wcześniej robił. Na bliskim starciu zadawał wrogiej jednostce na rozmieszczeniu 3 punkty obrażeń, a wszystkim jej egzemplarzom 1 punkt obrażeń. 3 siły, 7 prowizji. Okej. Okay. No dobra. No. Jedno oka baśka. Siłę zmieniono z 4 na 7. Koszt wermunku z 10 na 8. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Dobierz jednostki max 2 z więzią, a następnie wtasuj taką samą liczbę kart z powrotem do swojej talii. Rozkaz. Zagraj ponownie sojuszniczą jednostkę z więzią. Aha, zagraj ponownie. No to już widzimy, już jest synergia. Na przykład właśnie z Gaską. No. Zagraj ponownie. Czyli skorzystaj tak naprawdę z umiejętności rozmieszczenia ponownie lub tam z rozkazu. Zależy, jaka by była ta umiejętność jednostki z więzią. No i często te akcje na więzi już są troszkę mocniejsze, nie? Niż przy zagrywaniu pierwszej kopii. Dobierz jednostki max 2 z więzią. No dobra, to wyciągarka dla... Znaczy wyciągarka dla jednostek z więzią. Jak się czymś zaciągniesz, to też spoko, bo możesz sobie wymienić jakąś płotkę czy coś, więc nie blokujesz sobie ostatniego mulliganu. Dzięki Baśce. Baśka. Baśka. Baśka teraz zadawała 4 punkty obrażeń, chyba że jak jednostka miała pancerz, to 6. 10 prowizji, 4 siły, aż miała. Baśka. Renfri, Hansa Renfri. Umiejętności rozmieszczenia aktywują się teraz tak, że jeśli wszystkie karty w talii są jednostkami.
Myślę teraz tak, że jeśli wszystkie karty w talii są jednostkami, to zmiana dla trybu draftu, w którym rozmiar jest rozmiar talii startowej. A, okej, okay, dobra. No to dobrze. Miotacz, petard, kosz werbunku z 5 na 4. A. Miota, nim jak szatan, zaczął nim. No dobra, bo tu była piątka aż kosztu werbunku, a maksymalnie można było zrobić z tego 7 punktów. Jakiś dramat. Teraz 7 za 4, może się uda. Jak ktoś będzie grał jakimś deckiem z Madokiem, z bombami. Nożownik. Siłę z 3 na 5, kosz werbunku z 4 na 5. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Zniszcz wrogą jednostkę o sile 2 lub mniejszej. Więź. Zamiast tego zniszcz wrogą jednostkę o sile 4 lub mniejszej. No to się wydaje spoko nawet. Nożownik to totalnie useless karta do tej pory. Nożownik. Rozmieszczenie. Daj wrog jednostek krwawienia na 2 tury. Teraz zrobił. Za 4 prowizji. 5 punktów można było wycisnąć z nożownika. Chyba, że grałeś go z jakimiś wampirami, z Flederem, ale no proszę cię. A teraz 5 kosztów werbunku. 5 siły. Czyli od razu masz 5 na 5 i na starcie możesz zniszczyć jakąś dwójkę, nie? Albo jedynkę. Rzadko widzimy jakieś silniki, czy w ogóle karty o takiej sile, ale na więzi zniszczyć już czwórkę lub mniejszą, no to już by było coś. Co prawda niby 9 punktów za 5 w tej drugiej formie już z więzią, to i tak już, to już jest spoko, a jeszcze zniszczyć za 5 prowizji kartę, wiesz, o sile czwartej lub mniejszej, kładąc też piątkę na stół, no to tu na więzi wydaje się ten nożownik fajny, nie? Tym bardziej, że można by go potem ponownie rozegrać właśnie z Baśki na przykład. Okej. No, bandyci przenikają. Strefa przestępcza, środowisko szebranej strefy przenika do, na przykład już do free fightów teraz, jak widać. W gwincie też coraz bardziej staje się rozpowszechnione, tak? Buffy dla bandytów. No dobra, nie? Spoko. Spoko, no bo był to kompletnie nieużywany archetyp, nie? A mnóstwo tych kart bandytów jest. Ryzuni. Siłę zmieniono z 4 na 1. Kosz werbunku z 4 na 5. Zdolność zmieniono na: gdy zagrywasz jednostkę z więzią, której kopię już kontrolujesz, wezwij tę kartę ze swojej talii do rzędu bliskiego starcia. Wrażliwość. Przenieś tę kartę na górę swojej talii. Ryzuni. Siłę z 4 na 1. Kosz werbunku z 4 na 5. Ryzuni. A, czyli oni mieli teraz 4-4, jeden pancerz. Teraz mają siłę 1, kosz w rynku 5. Czekaj, jeszcze raz. Gdy zagrywasz jednostkę z więzią, której kopię już kontrolujesz, wezwij te karty ze swojej talii do rzędu bliskiego starcia. No i co, to czyli plus 1 punkt dostajemy i odchudzenie z jednej karty? Za 5 prowizji? No dobra, albo plus 2 punkty. Aha, no to... No, odchudzamy się z dwóch kart i dostajemy 2 punkty na stół, tak? Jeśli byśmy dwie kopie mieli. Okej, okay. No nie wiem. No dobra, taki coś a la delikatne podobieństwo do inżyniera oblężniczego. Tylko tu mamy neutralkę, to można niby grać wszędzie. Dobra, dalej. Kondotier Piechur. Siłę zmieniono z 4 na 3. Zdolność zmieniono na: na koniec tury wzmocni tę jednostkę o 1, jeśli jest jedyną kartą w tym rzędzie. Więź. Zamiast tego na koniec tury wzmocni tę jednostkę o 1. Aha. To kiedyś taką umiejętność posiadał i ten. Dywizja Magne chyba, nie? Kondotier. Kondotier Piechur. Teraz na barykadzie się wzmacniali o 1. Ale siłę mają mniejszą. No dobra, to taki silniczek na więzi. No spoko chyba, no. Nie, na więzi spoko taki silniczek za 4. Spoczko. Kondotier Nożownik. Siłę zmieniono z 2 na 4. Kosz werbunku z 4 na 5. Zdolność zmieniono na: zapał rozkaz. Zadaj wrogiej jednostce
jeden punkt obrażeń. Więź daje też krwawienie 1. Ilekroć zagrywasz jednostkę z więzią, odśwież umiejętność rozkazu. No i co? To ja nie wiem, czy to jest jakieś świetne. Kondotier nożownik. Koszt werbunku. Znaczy, czyli to by miał potencjał robić 2 punkty co turę? Jeśli byśmy mieli tą więź i jakbyśmy zagrywali co turę jednostkę inną z więzią, to można by zadawać obrażenie i dawać krwawienie. No nie wiem. Za 5 prowizji potencjał na 2 punkty co turę, no ale... Trzeba by mieć tą więź. Kondotier Trubadur. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Stwórz w tym rzędzie zablokowaną kopię jednostki z więzią ze swojej talii startowej o sile 1. O kurde. Kondotier Trubadur to ma tylko 4 prowizji, tutaj widzimy. No to wchodzi 4 za 4. Nie, a to akurat spoko, bo to ułatwi tą więź, nie? Stwórz w tym rzędzie. Nie, to spoczko. No to grasz takiego kondotiera i masz więź dla kogokolwiek następnego rzucanego. Łeee, to później tworzysz sobie kondotiera nożownika z kondotiera trubadura. No i później zagrywasz kondotiera jednego, później drugiego. Aha, no to tych, kurde, kart z więzią będzie można tu troszkę zagrywać. No to ten Gaskoł ma tam jakieś szanse na wzmacnianie się, nie? Nie, tak, to takich dwóch kondotierów piechurów tutaj może zrobić fajną robotę. No, to będzie łatwiej te więzi odpalać. Kondotierów trubadurów, przepraszam. Tu się można pomylić, bo już trzech kondotierów polecia. Dobra, saper. Kategorię zmieniono z bandyty na żołnierza. Siłę zmieniono z 5 na 2. Pancerz 0 na 2. Kosz werbunku z 5 na 6. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Zagraj bombę z ręki, a następnie dobierz kartę. Barykada. Za każdym razem, gdy zagrywasz bombę, zadaj jeden punkt obrażeń losowej wrogiej jednostce. No. Interesująco. Pod bomby tutaj. Saper. Dwóch w ogóle saperów jest. Aha. Jeden z Nilfgaardu. 5. Okej. Czyli teraz będzie miał 2 siły. 6 prowizji. No ale to, czyli taki trochę... To co chyba teraz robi Dywizja Magne, nie? Tylko, że Dywizja Magne robi to z taktykami i nie zadaje jeszcze obrażeń losowej jednostce pierwszej. Nie ma tej dodatkowej umiejętności na barykadzie. Patrz. Dobrze? Tak, Dywizja Magne. Mhm. A, tylko, że ma prowizję mniej. No chyba okej, nie? Też zawsze skracanie. Czy jakaś pasywka? Przepraszam. No wybaczcie, mi się leje z nosa jak zwykle. Dobra, dalej. Zwiadowca. Siłę zmieniono z 5 na 4. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Przenieś jednostkę do drugiego rzędu. A! Co? Zwiadowca? No dobra, no. Techniczna karta z przesunięciem 4 za 4. Fajnie, bo możesz i swoją jednostkę przenieść, i wroga, nie? Dobra, spoko. No lepsza taka karta niż piątka z zasłoną. Jak jakiś zbir tasaka starczą, nie no. Sensowna karta. Ale spoko, zawsze lepiej mieć jakąś techniczną umiejętność niż samą zasłonę. Kundle zespali. Koszt werbunku z 5 na 4. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Wtasuj do swojej talii złotą kartę z ręki, a następnie dobierz brązową kartę. Wzmocnij tę kartę o 4. A sobie dobrze. Więź, zamiast tego wzmocnij tę jednostkę o 4. Co? Koszt werbunku. Czekaj. Rozmieszczenie. Wtasuj do swojej talii złotą kartę z ręki, a następnie dobierz brązową kartę. Wzmocnij tę jednostkę o 4. Więź, zamiast tego wzmocnij tę jednostkę o 4. To znowu pewnie jest jakaś lipa z tłumaczeniem. Pewnie chodzi o... że w jednym przypadku wzmacnia się tą jednostkę, którą się dobiera, a w drugim tą jednostkę, którą się zagrywa. No bo...
Czy ta więź niczego nie zmienia? Czy dodaje aż? Znaczy jest zamiast. No to... Ale co to? Jakie zamiast? Tu się nic nie zmienia w tym psie. Wzmocni tę jednostkę 4. Wzmocni tę jednostkę 4. Pewnie chodzi o... No tak jak przed chwilą powiedziałem. Kurde, zespali. Znaczy dziwnie, żeby... Po co lipa wtasowywać złotą kartę, nie? Z ręki trochę do deku. Przeważnie te złote właśnie chcemy mieć w talii, w ręce. A czekaj, kundle. Kundle zespali. 4 kosztów werbunku, czyli mamy... No tylko, że to jest niby 8 za 4 zawsze, nie? Tylko, że oddajemy golda do talii. Skoro wzmacniał 4, a 4 punkty też kładzie na planszę. No, dziwne, ale interesujące. Furgon. Siłę zmieniono z 4 na 5. Pancerz zmieniono z 0 na 3. Koszt werbunku z 4 na 6 aż. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Wygnaj brązową jednostkę po prawej. Wow, co? Wygnaj brązową jednostkę po prawej, a następnie zyskaj wytrzymałość. Rozkaz. Przemień tę kartę w bazową kopię wygnanej jednostki. Wrażliwość. Oczyść tę kartę. Co ty gadasz? Furgon. 5 siły, 3 pancerza. O kurczaki, ale śmiesznie. Czyli teoretycznie możemy mieć za 6 prowizji 10 punktów, bo 5 punktów teraz i 5 punktów wytrzymałości na drugą rundę, następną. Ale minus siłę karty wygnanej, nie? Spoko, że jeśli wrażliwość tutaj zostanie uruchomiona, czyli oczyścimy się z wytrzymałości, no to ewentualnie będziemy mogli przemienić się na rozkazie w bazową kopię wygnanej jednostki. Jeśli to była jakaś fajna jednostka. Niesamowite. Znaczy, trzeba by to wszystko zobaczyć w praktyce. Myślę, że jutro zrobimy sobie dłuższego streama. Zresztą dzisiaj też, jak już to oglądacie, to pewnie stream trwa. Na Twitcha wpadajcie. Dzisiaj chciałem troszkę dłużej posiedzieć, jeszcze w tym sezonie pograć. No, trzeba będzie potestować tych bandytów. Na razie to, wiesz, zbyt wiele tutaj wywnioskować nie można. Trzeba będzie to po prostu... Sorry. Coś, kurde... za oknem syreny. Trzeba będzie to potestować po prostu na grach rankingowych na tle innych archetypów, zobaczyć jak to się sprawdza. Teraz możemy sobie poczytać na papierze bardzo dużo ciekawych zmian. Jednak no, jaką to będzie miało siłę przebicia, to będziemy musieli po prostu zobaczyć w praktyce, nie? Pewnie się wyklaruje w pierwszych dniach sezonu. Będziemy sobie też dużo grali na pewno na przedłużańcu w sobotę. Dobra, inne frakcje. Bo tutaj wszystkie zmiany do neutralnych były, a już 20 ponad minut sobie gadamy. Potwory. Skorupa. Karantir. Omen. Lilith. Mroczny sekret posiadłości. To nie jest mroczny sekret posiadłości. Myślałem, że jest mroczny sekret dworzyszcza, ale... Saba Czarownic. Ograniczenia umiejętności zmienią z potworów na nieneutralne. Wąpierz. Umiejętność zmieniono na rozmieszczenie. Daj wrog jednostek krwawienie 2. Więź. Zamiast tego daj wrog jednostek krwawienie... Równej sile bazowej. A, to jest niezłe. Ty. To jest niezłe, przecież to, ale to jest buff dla Fledera też, nie? Wąpierz na więzi. Teraz dawał 4 tury, to i tak nieźle. No ale jak będzie mógł dać, wiesz, jakieś 8, no to wow. No fajnie, fajnie. Skellige. Blask chwały, Eist, morszczynka. Morszczynka, to jest fokusje pewnie. Ej, morszczynka, magiczny kompas, błogosławieństwo, Svanringe Tirsech, Tyr władca Skellig, ofiara dla Frey. Ograniczenia umiejętności zmieniono ze Skellige na nieneutralne. To tak jak tu w potworach. A to co to? To są jakieś buffy dla przechery, czy co? Dla asymilacji, żeby sobie mogła grać nie tylko karty, wiesz, ze Skellige, tylko też swoje z cmentarza. Albo... takim karantirem, że będzie mogła sobie tworzyć swoje karty. Dziwne. Chyba, że to też do draftu, nie? Może chodzi bardziej o ten draft. Żeby pasowały te wszystkie karty do tych... przeważnie w drafcie tak mamy różne frakcje, więc... takie karty właśnie jak karantir mogłyby być czasem niezręczne. A teraz naprawdę te będą miały szersze pole do popisu. Jak z błogosławieństwa będzie można sobie wskrzeszać jakąś kartę z dowolnej frakcji poza neutralną, nie? Królestwo Północy. Natchniony zapał, manewr, zasoby, desant morski.
Ildiko, książę Viraxas, Viraxas Wygnaniec, król Viraxas i Adalia tak samo. Ograniczenia umiejętności zmieniają skórę wspólnoty na nieneutralne. No to ewidentnie to jest pod draft robione, albo jakieś tutaj buffy niby w Nilfgaardzie bez zmian, ale no to taka asymilacja typowa się pewnie cieszy. Będzie miała częściej i łatwiej po prostu zagrywać sobie jakieś też swoje karciochy, nie tylko się gimnastykować. Aha, no dobra, nie? Czy w sumie spoko, że tutaj na przykład takim... Nie, no dobra. No, w Skojatel to samo widzę. Harmonia ze Wlasu, Dana, Bawko, Saskia. A w Syndykacie i w Nilfgaardzie bez zmian. No ale tutaj to są zmiany ewidentnie pod Nilfgaard, no i pod ten draft chyba, nie? To wszystko teraz o nieneutralne chodzi, czyli można sobie z wszystkich frakcji tworzyć tutaj karciochy jakimś karantirem. Wzmacniać skorupą można z wszystkich frakcji karty. No po prostu taka skorupa też będzie teraz lepsza już do draftu, nie? Jak wcześniej można było tylko... Aha, i tak samo tutaj zapał. Można będzie dawać zapał nie tylko jednostkom KP w drafcie. No to pogramy coś w draft, tym bardziej, że teraz szybsze te tury tam są. Może być dynamiczna rozgrywka. Aha, no i chyba to tyle, nie? Także bez takich konkretnych zmian balansujących w żadnej z frakcji, jedynie co to totalnie zreworkowany archetyp bandziorów, bandyckie życie. No zobaczymy, czy będzie to sezon bandycki. No bo z takich ogólnych zmian, no to chyba no nie ma tu, nie ma żadnych takich zmian jakichś kluczowych do, wiesz, balansujących, nie? Deki, które mnie obecnie górowały. Może znowu się meta za bardzo nie zmieni, no chyba, że jakąś furorę zrobią ci bandyci. Będzie można ich jakoś fajnie łączyć. Wy tam pewnie już mi dacie w komentarzach mnóstwo przykładów. Wiecie, że ja często na gorąco sobie to omawiam. Tak, wiesz, taki robię z wami przegląd. A później wnioski to już dochodzą po czasie. Czy tam się przypominają jakieś synergie potencjalne. Wy oczywiście zawsze tam fajnie możecie pisać w komentarzach, jak coś widzicie ciekawego. Tutaj jeszcze poprawki. Możliwość tworzenia talii z określonymi zdolnościami przywódców, głównie z frakcji potworów, nie jest już zablokowana w przypadku niektórych graczy. Pasek wyszukiwania w module budowania talii rozpoznaje teraz wszystkie znaki specjalne. Wcześniej niektóre znaki diakrytyczne nie były rozpoznawane. Guillaume Delphine... Nie, gdzie go się czyta? Guillaume. Tak słyszałem. Nie ignoruj już... Wzmocnia siebie samego o liczbę sojuszniczych rycerzy. Nawet jeśli brakuje dostępnego wrogiego celu, umiejętność rozkazu podróżującej kapłanki nie dezaktywuje się już tymczasowo, gdy ranna jednostka zostanie wzmocniona do poziomu poniżej siły jej bazowej. No dobra, no to tyle z tych zmian. Nie wiem, bo czy jakaś super ciekawa ta aktualizacja? Jakiejś super motywacji nie natchnęło mnie to jakoś mega, że sobie myślę, o, ale jutro będziemy testować nowe rzeczy, no bo przetestujemy tych bandytów, ale na razie ciężko tu jakiekolwiek wnioski wysnuwać. Trzeba będzie coś pograć, zobaczyć w praktyce. Jedyne co to może... Nie, myślałem, czy nie nagrać jakiegoś filmiku też takiego podsumowującego troszkę tutaj przygodę moją na kanale. Widziałem ostatnio, że kolega po fachu, Pawlo X, serdecznie pozdrawiam byka, zrezygnował, tak, z tworzenia chyba kontentu już w gwincie. Może pomyślałem, czy by nie nagrać takiego filmiku w podobnym tonie, ale jednak zgoła odmiennych wnioskach, czy po prostu zgoła odmiennej konkluzji. Ja w każdym razie się nigdzie nie ruszam. Jeszcze pozwolicie, że sobie troszkę tutaj pogwintuję, dopóki będzie dla kogo content z gwinta tworzyć, dopóki będą ludzie oglądali streamy oraz filmy, to ja tutaj dla was będę. No i też dla samego siebie, bo kocham to robić. Chciałem po prostu nagrać taki filmik z podsumowaniem, bo to już kilka ładnych lat bawię się tutaj w internecie. Może bym też uchylił rąbka tajemnicy, jak to tam wygląda z różnymi sprawami takimi zakulisowymi, jak to u mnie wygląda, ale zobaczymy. No, w każdym razie, jak ktoś się martwił czy coś, bo no, odchodzą twórcy kontentu z gwinta, no to ja akurat nigdzie się na razie nie wybieram. I mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy się tutaj wspólnie w tym gwincie bawić. To tak w ramach, nie wiem, czy ciekawostki, czy jeszcze jakieś do powiedzenia, bo no, długo to wyszło, już prawie pół godziny gadam, ale no głównie z tymi bandytami. Oczywiście ciekawe reworki. No zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Piszcie tam swoje propozycje jakichś potencjalnych kombosów talii. Widzimy się, kochani, oczywiście na streamkach, na Twitchu.
w tym tygodniu, tak jak mówię, w sobotę przedłużaniec. A streamki będą głównie wieczorem. Głównie wieczorem, chociaż oczywiście jutro w pierwszy dzień patcha pewnie zrobię dwa streamy. A tak to nie wiem, czy w piątek nie zrobię sobie dnia bez streama, żeby naładować baterię na sobotę, bo wiecie, że przeważnie te streamy przedłużane trwają nawet 24 godziny, więc może jeden dzień bez streamka sobie zrobię, a tak to codziennie. Myślę, że jakoś wieczorem, chyba tu się godzina nie zmieni, w zeszłym tygodniu głównie było o 20. Chyba, że kurde, zaś Liga Mistrzów będzie, to bym sobie pewnie chętnie Real zobaczył. Wyjdzie wszystko na bieżąco, wpadać na streamki, to tam będziemy się dogadywać, ale myślę, że codziennie poza tym piątkiem w tym tygodniu będą streamy na żywo, także zostawcie sobie też follow na Twitchu. Ja wam dziękuję za dziś. No i widzimy się być może jutro w jakimś pierwszym deczku w nowym sezonie. Trzymajcie się i na razie.